Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Emil Drozdowicz, napastnik trzecioligowej agencji inwestycyjnej Steel on Gorzów. Witam Panie Emilu. Dzień dobry, witam Państwa. No musimy zacząć od pytania, co się stało w półfinale Pucharu Polski. Wszyscy kibice z Gorzowa spodziewali się i ja też nie ukrywam, że Steel on będzie w finale, a tutaj bach! Taka porażka. No tak, no bardzo chcieliśmy zagrać ten finał u siebie. Może byliśmy zbyt pewni siebie, że pokonamy z taką łatwością czarnych żagań. No niestety piłka bywa brutalna i wczoraj okazało się, że rzeczywiście no, dla nas była bardzo brutalna. Mówię bardziej to, że okej, straciliśmy bramki, będąc nawet w przewadze na swojej połowie, bardziej martwi to, że dosyć mało tych sytuacji sobie stworzyliśmy. Wiadomo, mieliśmy karnego, który mógł nam bardzo ułatwić granie w drugiej połowie, nie strzeliliśmy go. Ale mówię, no to, że za mało tych sytuacji cały czas stwarzamy i to mnie najbardziej martwi. Panie Emilu, rozmawialiśmy podczas przerwy zimowej. Przedstawiałem wtedy Pana jako czołowego na zawodnika Steel Onu, ale też najlepszego strzelca wśród lubuskich zespołów. A tu się okazuje, że może Pan być królem strzelców jeszcze. No bo tutaj Dawid Wolny z Polonii ma 22 bramki i tak strzela teraz trochę słabiej, a Pan już ma 19. Czuję oddech Pana oddech na plecach. Jak to jest? Znaczy, no ja tam jakiś przed sezonem sobie cel ustaliłem i tak naprawdę gdzieś tam każdym meczem staram się dążyć do niego, ale wiadomo, że celem ponad wszystko to jest to, żeby nasza drużyna miała fajne wyniki, które dadzą nam spokojne granie pod koniec tej rundy, pod koniec sezonu. I myślę, że do tego bardziej dążę niż do tego, żeby gonić Dawida Wolnego. No ale wisienka na torcie byłaby, prawda? Gdyby Pan został królem strzelców. Miło jest zostać królem strzelców. Nie, no oczywiście, ostatnio mówię, no też... Był Pan kiedyś? Był Pan już. Byłem w trzeciej lidze starej, oczywiście. Więc fajnie by było jeszcze coś takiego powtórzyć i by było super. Nie? I tego Panu życzymy. Panie Emilu, no, mimo tego, że Panu tak idzie świetnie snajpersko, Steel on gra w kratkę. No, jednak 11 meczów wiosny, 5 zwycięstw, 5 porażek, remis. I w sumie zakładając, że z ligi może spać 5 zespołów, jesteście cały czas jednak no, zagrożeni. Taka jest prawda. Czemu tak jest? No po prostu chyba wydaje mi się, że no nie mamy takiej jakiejś stabilizacji tej formy i być może gdzieś mentalnie nie jesteśmy przygotowani na tyle dobrze, żeby pewne jakieś tam dobre rzeczy, które robimy w tych meczach, które chociażby teraz z tą Odrą, ta druga połowa naprawdę była rewelacyjna w naszym wykonaniu i powinniśmy gdzieś tam pielęgnować te rzeczy takie naprawdę dobre, a my niestety być może zachwycamy się tymi fajnymi rzeczami i przychodzą kolejne mecze, które są jakby naszą weryfikacją i niestety są słabe w naszym wykonaniu. I to, no właśnie, specjalizujecie się w wyjazdach, bo z 5 zwycięstw 3 na wyjazdach. No, no tak. I to jak zostało tam, to jakby z jesieni trochę, prawda? Gdzieś tam, no gdzieś się utrwaliło w nas to, że jadąc na wyjazd, czemu nam się łatwiej gra? No, trudno powiedzieć, naprawdę. Piłka czasem jest bardzo trudna do wytłumaczenia. Nie do ogarnięcia. Naprawdę. I to jest, mówię, to jest jeden z takich przykładów. Panie Emilu, ale właśnie jesteście też znani z szalonych meczów. No, no wymienię dwa. Stal Brzeg 2-0, spokój, za chwilę Bach 2-5. Odra, Wodzisław, ostatni mecz 0-3, 62 minuta, wydało się koniec. 4-3. No takich meczów, takich szalonych meczów jak ten z Odrą się nie zapomina. No dokładnie, ten mecz z Odrą naprawdę był jednym z takich no, bardziej emocjonujących, które w życiu nawet przeżyłem, bo tak naprawdę no, grając przez tyle lat na tym poziomie, nie wiem, nie pamiętam, czy z no takiego właśnie wyniku gdzieś tam udało mi się wyjść z takiego wyniku, w takiej minucie na remis, albo nawet no, no, wygrać tak jak w tym momencie ten mecz, nie? Mówię, no to jest piłka, która niesie mnóstwo emocji i tak naprawdę do samego końca, mówię, grając do, mówię, w tym wieku nawet jestem w stanie jeszcze takie rzeczy przeżywać. Niedawny mecz w Zielonej Górze i Pana hat-trick pokazał, jak ważni są doświadczeni zawodnicy, doświadczeni, potrafiący, no, potrafiący strzelać po prostu, niekalkulujący. Czy ten dla Pana mecz w Zielonej Górze, z racji tego, że Pan kiedyś tam no, grał dość długo i jakby pierwsze ważne kroki w swojej karierze poczynił, był dla Pana czymś szczególnym? To znaczy, no tak, no wiadomo, że wracając po takim czasie do klubu, tak naprawdę, który mnie wychował, tak naprawdę dał mi pierwsze szanse zaistnienia gdzieś w seniorskiej piłce, no miałem gdzieś z tyłu głowy to, że fajnie by było tam pojechać, fajnie się pokazać z dobrej strony, ale no nie myślałem o tym, żeby gdzieś tam strzelać, po prostu chciałem jechać, zagrać dobry mecz, chciałem na pewno, żeby moja drużyna wygrała i tak się stało. Pokazał się Pan jak z najlepszej, bo te akcje przy pierwszej bramce szczególnie, no to tam ta obrona to już nie wiedziała, co z Panem robić. No tak, no czasem jeszcze mi się zdarzy coś fajnego zrobić pod polem karnym.
Ja jeszcze wracam do tego spotkania z Lodą Wodzisław. Wspominał pan, że takiego meczu szalonego pan nie miał w karierze? Czy był taki mecz? Znaczy tak teraz nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie, żebym aż z takiego wyniku mógł wyjść jeszcze zwycięsko. Panie Emilu, mimo kłopotów, które macie, no macie drobne kłopoty, ja sobie nie wyobrażam, żeby Stilon, i myślę pewnie kibice gorzowscy i kibice futbolu w całej ziemi lubuskiej, żebyście nie utrzymali się w trzeciej lidze. Natomiast czy jest jakiś pomysł na nowy sezon? Na taki sezon, żeby zrobić krok do przodu? No bo w tym sezonie wydało się, że to będzie no, spokojny środek, nie wiem, siódme, ósme miejsce i spokojna gra. No nie jest spokojnie. No nie jest na pewno. No przede wszystkim to bardziej pytanie do zarządu, ale myślę, że jaki plan może być na to, jak to będzie wyglądało. Myślę, że przede wszystkim my musimy zrobić robotę na boisku. Musimy pewnie mieć matematyczne już takie utrzymanie. Dopiero wtedy myślę, że i zarząd, i gdzieś tam miasto będą musieli usiąść do jakichś rozmów i wspólnie ustalić jakiekolwiek cele na przyszły sezon, bo tak naprawdę ani bez wsparcia miasta, ani bez wsparcia naszych sponsorów, którzy tak naprawdę bardzo nas wspierają, nie da się niczego innego zbudować. Mówię, jeżeli chcemy grać tak naprawdę cały czas na pograniczu trzeciej, czwartej ligi, no to tak naprawdę no, może tak zostać jak jest, ale myślę, że no, klub jest na tyle ambitny, miasto pamięta jeszcze fajne czasy grania Stilonu w pierwszej lidze, myślę, że do tego powinno dążyć i wsparcie gdzieś tam tych sponsorów, jakich mamy, którzy naprawdę są i bardzo oddani, są naprawdę naszymi kibicami, których cały czas widzimy na każdym meczu, czy to u siebie, czy wyjazdowym. No myślę, że ta grupa, siedząc razem, ustalając pewne rzeczy, ustalając jakieś cele na przyszły sezon, jest w stanie rozwiązać to bardzo ciekawie na przyszłość. Czyli co, analiza, czemu teraz wyszło troszkę gorzej niż zakładaliście, bo trzeba przyznać, że skład macie naprawdę na wyższą pozycję, tak mi się wydaje przynajmniej. I potem co, dyskusja, co dalej zrobić, żeby było lepiej? Czy no, innej drogi nie ma chyba. Na pewno, no myślę, że no, nie jest... Także, że ta pozycja, w której jesteśmy, to jest naszym maksem. Wiemy, że wiele takich meczy było, które mogliśmy przechylić na swoją szalę, żeby tak było, żebyśmy mogli więcej tych punktów łapać. Myślę, że no przede wszystkim ta stabilizacja formy nam będzie potrzebna. Może trochę więcej jakości gdzieś tam piłkarskiej i gdzieś tam na każdej pozycji jakieś wzmocnienia to na pewno będą nam potrzebne. Myślę, że tą drogą gdzieś powinniśmy pójść, ale to mówię, to wszystko to są pytania tak naprawdę do trenerów, do zarządców klubu. Teraz przed wami trudne dni, no, wszystkie zespoły mają trudne dni, bo środowa kolejka, prawda? Wyjazd, jedziecie teraz do Nysy, dobrze mówię? Dokładnie. Teraz do Nysy i potem u siebie derby z Kariną. No i warto by w tych meczach, myślę, zdobyć przynajmniej 4 punkty. Tak naprawdę... Każdy z tych meczy teraz są ważne. Bo mówię, każdy jest tak samo punktowany. No my na pewno koncentrujemy się teraz na Nysie. Wiadomo, że jeszcze ten puchar mieliśmy wczorajszy, który... No to też w nogach zostanie trochę. Gdzieś tam plan na ten puchar mieliśmy podobny gdzieś do tego meczu, jaki będziemy rozgrywali z Nysą. No ale no niestety się źle to potoczyło. Teraz zaczynamy dzisiejszym dniem, więc mam nadzieję, że się odpowiednio przygotujemy do tego meczu. No i mam nadzieję, że wygramy, bo punkty są nam potrzebne, żeby mieć tak naprawdę jeszcze trochę spokoju pod koniec. Panie Emilu, a jak z panem? Zostaje pan na kolejny sezon? Jak to wygląda? Bo szczerze powiem, że... Ja mam umowę jeszcze tak naprawdę na rok, na jeszcze kolejny. Którą podpisałem. Czyli mogą spać spokojnie kibice, będzie pan Emil strzelał bramki. Różne rzeczy w piłce widziałem i nie takie kontrakty długie miałem, a tak naprawdę się... Były krótsze. Czyli co, jest możliwość, że ktoś przyjdzie i powie, panie Emilu, tak może być. Przebijam. Piłka jest brutalna, nie? Dokładnie. Piłka jest brutalna i czasem mówię, no są takie rzeczy, że... No ale na razie myśli pan, że... Ja tu jestem, ja już jestem związany tak naprawdę... Pana miejsce w sumie, stąd, na ziemi, można powiedzieć. Z tym miejscem i tak naprawdę no jest ciężko, żebym mówię, teraz w tym wieku jeszcze myślał o tym, żeby nie wiem, zapakować rodzinę, gdzieś się przeprowadzać. Mówię, za dużo już tu rzeczy uruchomiliśmy, żebyśmy mogli teraz sobie gdzieś uciekać. Panie Emil, jak pan myśli, czy w czerwcu ta pula zespołów trzecioligowych lubuskich się powiększy o jeden, czy też... No mam nadzieję, że tak będzie. Jest szansa, cały czas. Zawsze nie mając drużyny gdzieś tam na szczeblu centralnym, gdzieś tam w drugiej lidze, w górę, to fajnie by było, żeby chociaż ta trzecia liga była nabita zespołami. Piąta ekipa to byłoby już pięknie. Zespołami z naszego regionu, bo mówię, no...
Bez tego te niższe szczeble rozgrywkowe nie będą zyskiwały fajnych piłkarzy. Wiadomo, że do nas, do trzeciej ligi będą mogli przychodzić lepsi zawodnicy. Dzięki temu cała lubuska piłka będzie się rozwijała. Dzięki temu będą zyskiwały te czwartoligowe zespoły i tak dalej. I na koniec, panie Emilu, czego panu życzymy i Stilonowi? Stilonowi wiadomo, spokojnej gry w środku tabeli. Nie mówię o utrzymaniu, bo nie chodzi o utrzymanie w panice, tylko spokojna gra w środku tabeli. No myślę, że przede wszystkim, nie? A panu tej wisienki na torcie, czyli no, króla strzelców. Byłoby to bardzo piękne. Fajne to by było podsumowanie tego sezonu w moim wykonaniu, ale mówię, no przede wszystkim dążmy do tego, żebyśmy te ostatnie kolejki grali naprawdę z dużym spokojem i bez żadnej nerwowości. Grajcie ze spokojem, a niech pan ze spokojnie strzela bramki i czekamy na doniesienia z Nysy o kolejnych trafieniach. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego.